Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się co jakiś czas, żeby sobie pogawędzić o książkach, a także o różnych innych wypadkach losowych, że tak wyrażę się oględnie. I dzisiaj będzie o losowych. Przysłano mi z rana taki link o tym, dotyczący ważnej bardzo kwestii, mianowicie tego, że prezydent Warszawy, pan Trzaskowski, podpisał coś, co się nazywa chyba Pakt Wielkich Miast. Przepraszam za tę swoją niedokładność i luki w pamięci, ale się trochę starzeję, poza tym bardzo intensywnie pracuję, więc mam prawo nie pamiętać dokładnych nazw różnych projektów. Ten Pakt Wielkich Miast, o co chodzi? Chodzi o to, żeby uniezależnić stolice od państwa. To są numery, proszę Państwa, powiem, stare jak świat. Myśmy się od tego odzwyczaili, ponieważ całe nasze życie i cała nasza historia dostępna naszym zmysłom, to jest historia dotycząca, opisująca dzieje państw narodowych. My nie pamiętamy, jak to było, a jeżeli ktoś nam próbuje to wytłumaczyć, to tego nie rozumiemy, kiedy nie było państw narodowych, tak? Kiedy rządzili królowie z Bożej łaski, książęta, kiedy były wolne miasta, państwa stanowe. To jest dla nas jakaś bajka o żelaznym wilku i nie jesteśmy sobie w stanie tego przełożyć na praktykę, a konsekwencje tego są bardzo wyraziste. Proszę Państwa, no miasto to jest miejsce, gdzie się koncentruje kapitał, gdzie można zwerbować żołnierza, gdzie jest struktura hierarchiczna, gdzie się wybiera bardzo szybko podatki. Miasto niezależne, a jeszcze miasto stołeczne, które jest niezależne od organizmu państwowego albo zaczyna dyktować warunki państwu, no to jest, proszę Państwa, coś okropnego. To jest czysta groza. Powiedziałbym nawet, że to jest wstęp do rozbiorów. Być może do tego nie dojdzie, natomiast no, jeżeli miasta na jakimś obszarze się usamodzielniają, to znaczy, że za tym stoi jakiś organizm, jakaś organizacja potężniejsza, która tym miastom narzuca wolę, bo to nie jest tak, one się usamodzielniają. One się usamodzielniają w stosunku do swojego dotychczasowego suwerena, czyli nas, narodu. I mówią, słuchajcie, ludzie mówiący po polsku dzielą się na kilka kast, niektórzy z nich są lepsi, inni gorsi. Ci, co mieszkają w Warszawie, są lepsi, a cała reszta jest gorsza. I wiadomo, że jak mamy rząd PiSu, no to ten rząd reprezentuje tych gorszych, a ci lepsi, no muszą sobie jakoś radzić. Tak to odczytuję. Być może deklaracje dotyczące tego związku dużych miast są zupełnie inne i pełne jakiejś poetycznej magmy, żeby nie powiedzieć waty, albo makaronu nawijanego ludziom na uszy i służą temu, żeby uspokoić wszystkich, tak? A także przekonać ich, że tego rodzaju pakty służą powiększaniu sfery wolności albo demokracji, albo czegoś. Nie, proszę Państwa, one służą osłabianiu państwa. Osłabianie państwa to się właśnie zaczyna się od dynamicznych, dużych ośrodków. Ten pakt podpisali prezydenci Warszawy, Budapesztu, Pragi i Bratysławy, chyba czegoś jeszcze. No a potem się zacznie regionalizacja, tak? Niby nam się zdawało, że jak PiS dojdzie do władzy, to te wszystkie sprawy dotyczące regionalizacji gdzieś odejdą, ale jak widzimy nie, one są wprowadzane ogródkiem i ciągle są aktualne. Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje, proszę Państwa, natomiast to, o czym często mówię, czyli to, że jeżeli jakiś projekt polityczny nie zostanie przeprowadzony na siłę, tak, czy to w wyniku wojny, czy to w wyniku jakichś nacisków politycznych, to nie znaczy, że on obumarł i nie, już jest nieważny. Będą podjęte próby wprowadzenia go w życie inaczej, innymi metodami. I prawdopodobnie tutaj właśnie mamy do czynienia z czymś takim. Pan Trzaskowski, w mojej ocenie, być może błędnej, jest istotą niesamodzielną. Co wyraźnie widać po jego niektórych minach, która rządzi w czyimś imieniu, prawda? Nie będę tutaj mówił w czyim, ale no, wydaje mi się, że jest to dość niesamodzielny człowiek. Jeżeli on tego rodzaju rzeczy podejmuje, no to też prawdopodobnie w wyniku niesamodzielnych decyzji. Tak? Po co to jest w warstwie deklaratywnej, bo fragment tych deklaracji dotarł do moich uszu. No po to, żeby
nie było pośrednika pomiędzy Unią Europejską, strukturami unijnymi, a tymi ośrodkami wielkimi. Czyli mamy lojalność, ale jednocześnie jest jakaś nadlojalność. Tak samo jak są redaktorzy, jest nadredaktor Michnik. Mamy nadlojalność, czyli mamy, stolice są lojalne wobec suwerena, czyli wobec państwa, struktury państwowej i narodu, ale tak naprawdę to lepiej, żeby one były lojalne wobec Unii. Co to znaczy lojalne wobec Unii? No lojalne wobec Niemiec, co tu gadać w ogóle, tak? Czyli wobec tej siły, która jest w Unii najmocniejsza. No to proszę państwa, jeżeli miasta główne Europy Wschodniej będą lojalne wobec Unii, a Wielka Brytania wychodzi z tej Unii właśnie, no to znaczy, że te pozostałe struktury w tej Europie Wschodniej dostaną jakąś propozycję. To jest pewne. Nie może być inaczej. Czyli mamy gotowy podział, tak? Gotowy podział, którego nie rozumieją ludzie, ten podział firmujący, ponieważ oni widzą tylko swoje korzyści. To się w dawnych czasach nazywało prywatą, tak? I było tępione i wskazywane jako grzech najcięższy. No to tutaj mamy kolejną odsłonę tej prywaty. Proszę państwa, miasta to ośrodki produkcji. Być może będzie tak, że owe uwolnione od tyranii państwa miasta, tak mi się powiedziało, tyrania państwa, miasto uwolnione od tej tyranii. Taki kontekst, że te wolne miasta, że tak sobie zaszydzę brzydko, nagle napełnią się inicjatywami, zaczną prosperować, okaże się, że przemysł jest do zainstalowania, prawda? Że mogą zarobki wzrosnąć, czynsze zmaleć i generalnie będzie odczuwalna poprawa. No, proszę państwa, no są różne rodzaje kuszenia, co sam mogę powiedzieć. Natomiast no musimy być przekonani i pewni co do tego, że nie można odrywać metropolii znajdujących się na terenie jakiegoś kraju od administracji tego kraju, od woli politycznej, jaka w tym kraju panuje, i sugerować, że może one będą podporządkowane jakiejś innej administracji i jakiejś innej woli, tak? Bezpośrednio, czyli bez tego pośrednika. No bo w ten sposób możemy sobie wypreparować dowolne okoliczności z dowolnego obszaru, tak? No, nie sądzę, żeby tego rodzaju próby były czynione w krajach silniejszych niż Polska. Być może są, bardzo proszę mnie poprawić, jeżeli tak jest. No zobaczymy, co z tego wyniknie, proszę państwa. Ja uważam, że nic dobrego, przyglądajmy się temu dalej. Czekajmy do następnych wyborów samorządowych, bo mam nadzieję, że pan Trzaskowski nie zostanie prezydentem Warszawy, że zastąpi go ktoś inny. W tej chwili nie mam pomysłu na to, kto mógłby to być, ale zapewne ktoś taki się znajdzie i że nasze tutaj upiorne i czarne przepowiednie się nie spełnią. Bardzo państwu dziękuję, do widzenia, do usłyszenia, do następnego razu.